Montaże obrazopodobne, jak nazywał je sam artysta, czy asamblaże, jak powiedzieliby historycy sztuki, to najbardziej rozpoznawalny obszar działalności plastycznej Władysława Hasiora. Słowo asamblaż pochodzi z języka francuskiego, gdzie oznacza tyle co łączenie zbiór. Technika ta, oparta na używaniu przedmiotów gotowych i montowaniu z nich struktur plastycznych, była szczególnie popularna w późnych latach 50. i wczesnych 60. XX wieku. W notatnikach Hasiora znajdziemy asamblaże realizowane przez jego rówieśników w różnych miejscach świata sztuki. Niki de Saint-Phalle, artystka strzelająca do swoich broczących farbami płócien, montowała szmaciane, a później formowane z tworzyw plastycznych charakterystyczne asamblaże Nany, z których najbardziej znana jest ona katedra. Powstała w 1968 roku i była olbrzymią instalacją kryjącą wewnątrz akwarium, planetarium, bar Coca-Colowy i wiele, wiele więcej. Znajdziemy tu także kinetyczne rzeźby maszyny Jeana Dingelego, często istniejące tylko raz i w trakcie pokazów dokonujące autodestrukcji. Znajdziemy także chyba najbardziej znany w historii sztuki asamblaż monogram Roberta Rauschenberga, gdzie sam tytuł jest już metaforą techniki. Przeplecenie, połączenie kozy i opony przypominało Rauschenbergowi przeplatające się litery w monogramie, czyli w ozdobnym inicjale. Asamblaż złączył aspekty malarstwa i rzeźby w zupełnie nową kategorię artystyczną. Podważył tradycyjną koncepcję płaszczyzny obrazu. Przedłużył przestrzeń. Czasem był wręcz wolnostojącą rzeźbą z malarskimi elementami. Dodajmy, że owe eksperymenty przychodzą po latach triumfów abstrakcyjnego malarstwa. Szybko zaakceptowane przez publiczność, tak interpretowane były przez krytyków. Brzydota staje się pięknem, przedmiot podniesiony zostaje do rangi treści. Dla porządku, przypomnijmy, że jeszcze przed wojną przedmioty gotowe wprowadzili do sztuki kontestujący wszystko dadaiści na czele z Marcelem Duchampem, wysyłającym w 1917 roku na nowojorski salon sztuki odwrócony pisuar zatytułowany Fontanna. Surrealiści zaś sprawili, że przedmioty gotowe lub asamblaże z przedmiotów stały się figurami trudnych do zaakceptowania obyczajowych treści. Jeszcze później, popart z Andym Warholem na czele i jego namalowaną na płótnie puszką zupy pomidorowej marki Campbell, zelektryfikowały w 1962 roku wyobrażenia na temat tego, czym jest obraz, malarstwo, sztuka i jaka może być relacja sztuki do rzeczywistości. W jednej z książek Mieczysława Poremskiego znalezionych w bibliotece Hasiora w jego zakopiańskiej galerii pracowni artysta podkreślił kopiowym ołówkiem. Czym jest właściwie rzeczywistość? Co o niej wiemy? Jak ją poznajemy? Jak od obiektywnej realności przedmiotu przechodzimy do subiektywnej realności obrazu, w której udział ma nie tylko nasze spojrzenie, ale cała nasza świadomość, konstatujący rozum i dynamizująca emocja. Czym jest przedmiot? Nie tym, co widzimy. Nasza wiedza o przedmiocie jest szersza od naszych zmysłów. Ma w niej udział zarówno myślenie pojęciowe, jak i odrywająca się od danych zmysłowych imaginacja. Wróćmy do asamblaży. Mówiąc o asamblażu we Francji, mówimy o nowych realistach, w USA o poparcie, w Polsce przede wszystkim o Władysławie Hasiorze. Montaże obrazopodobne Hasiora wiążą się też z jego największym sukcesem, wystawą wprowadzoną przez kultowego wówczas kuratora Pontusa Hultena, szwedzkim Moderna Muse, gdzie wcześniej pokazywane były prace Rauschenberga, Dingelego czy Niki de Saint-Phalle. Myślę, że ten kontekst uczynił dzieło Hasiora kanonicznym. W gorzowskiej kolekcji zgromadzono ciekawy wybór montaży Hasiora kupowanych bezpośrednio od autora od lat 80. Znalazł się tu m.in. jeden z jego najciekawszych autoportretów, autoportret z chandrą. Na złotym tle nawiązuje do wschodnich ikon, gdzie takie tło symbolizowało boskość, ale też przestrzeń. Sweter to charakterystyczny element garderoby artysty, utożsamiającego się z plebsem z czasów, gdzie wyższe klasy społeczne nosiły się w garniturach. Nie wiadomo, czy chandra to imię kota unieśmiertelnionego w tym asamblażu, czy drapiący ogrodniczymi ząbkami okolice pępka podły nastrój. Inny autoportret z kolekcji gorzowskiej, liryk powiatowy,
to autoironiczna opowieść Hasiora o jego miejscu na mapie sztuki i o jego pragnieniach jako twórcy, wnoszenia w rzeczywistość odrobiny poezji. Poezja to nie tylko słowa jak w poezji przydrożnej, ale także przesunięcia w rzeczywistości pozwalające nam pomyśleć inaczej. Hasior mówił o wyobraźni poetyckiej. Zaklinał różne przedmioty, by połączone stawały się osobnymi światami. I tak na przykład czerwony plastikowy koszyk do chleba staje się czerwonym słońcem w jednej z apokaliptycznych wizji. Nie interesuje mnie absolut formy, kolor, ale treść. Strona wizualna winna transmitować treść. Dlatego prace moje zawierają elementy anegdoty, działam skojarzeniami. Gdzie indziej podkreślał, że sposób traktowania materii w sztuce ma gwarantować określone przeżycie. Jego montaże łączyły powszedniość, zwyczajność estetyczną jego czasu z wzniosłością, a ta była jedynym możliwym językiem mówienia o traumie wojennej jego pokolenia, o utracie. Takie doświadczenia przywołują pęknięte niebo, ostatni zachód słońca, napad na Arkadię, upadek anioła czy czarne wodospady. Stąd drastyczność w wielu pracach. Pamiętamy pomnik w Kuźnicach z Prometeuszem Aniołem, greckim bogiem, który dał ludziom ogień, za co skazany został na wieczne cierpienie. Sępy wyjadały mu wątrobę. To tylko jedna z drastycznych opowieści kultury zachodniej wzięta na warsztat przez Hasiora. Interesowały go różne mitologie naszego obszaru kulturowego. Szczególnie inspirujące okazały się teksty judeo-chrześcijańskie z przejmującymi obrazami apokalipsy jako metafory przerwania naturalnego porządku świata, kary za nieprawość, ale też sprawiedliwości, co brzmi aktualnie współcześnie, na przykład w związku z kryzysem klimatycznym. Hasiora interesowały także mitologie ludowe, stąd totemy, opiekunka gromowładna, kapliczka błękitnej nadziei i inne święte patronki, do których możemy się uciekać w trudnych chwilach, które mogą być dla nas pocieszeniem. Interesowała go także codzienność i medytacyjne wręcz przyglądanie się jej różnym aspektom, stąd na przykład pamięci przyjaciela czy sztandar sąsiada. Sztandary to jeden z rodzajów asamblaży Hasiora. Inspirowane były proporcjami wojskowymi i chorągwiami kościelnymi oraz towarzyszącą im otoczką obrzędową. Po raz pierwszy w dużej skali zostały zaprezentowane podczas obchodów Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku na Podhalu w 1973 roku w formie procesji po omajonych łąkach niesione przez członków Brygady Ochotniczej Straży Pożarnej. Najpierw było takie optyczne oczarowanie samą urodą sztandaru. Ale nie tylko, był również i cel. Zdezynfekowanie wiary, jaką nosimy w sobie, sztandary, które nie zawsze spełniają obietnice złotem na nich wyszyte. Czytamy w Myślach o sztuce kompilację cytatów z Hasiora. Sztandary pozwalają mi zademonstrować ważną intencję. Ja nie wymyślam nowych zjawisk w sztuce plastycznej, tylko czerpię z tradycji. Czytamy w przekroju. Właśnie taką formę nadał on swojej przeprowadzce do nowej pracowni, kiedy z pomocą swoich uczniów przeniósł z jednego miejsca do drugiego swoją sztukę. Asamblaże w czasach, kiedy zaczął tworzyć je Hasior, były czymś nowym. W sferze znaczenia artysta odwoływał się do znanych wszystkim treści, archetypicznych motywów, nie intelektualizował, chciał być zrozumiały. Swoją rewolucję prowadził w sferze materialnej i postrzegania. Chodzi o to, by do starych pojęć znaleźć nowy sposób obrazowania pisał. Uczynił to, łącząc ze sobą wiedzę plastyka o kompozycji, kolorze, fakturach, rytmach, z bystrym okiem wyłapującym z otaczającego go świata przedmioty gotowe, powszechne w tamtej epoce, i łączył je w poetyckie metafory, rozpoznawalne na pierwszy rzut oka plastyczne reliefy. Jak to robił? Na szybę zawsze patrzymy w ten sam sposób. Patrzymy na jej płaszczyznę. Jeżeli ją ustawią do oka sztorcem, to jej krystaliczność, jej szklistość eksponuje się mocniej, uzmysławia się bardziej. Wtedy następuje, bez dotykania, angażowanie zmysłu dotyku. Sztuką Hasiora można oglądać, rekonstruując historię epoki, w której tworzył, albo zakładając okulary współczesnych nam problemów, takich jak sposoby użytkowania środowiska naturalnego, estetyka zero waste czy propaganda. Biografia artysty z kolei nadaje się na intrygę dobrego filmu. 5 odcinków nie wystarczy, dlatego warto odwiedzić archiwum fotograficzne Hasiora na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a osobiście pracownią Galerią Artysty w Zakopanem albo kolekcją jego asamblaży w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim.